Dobry, nie? Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać, jak nawet z waszego domu można stworzyć najbezpieczniejszy dom w Minecrafcie. Tak bezpieczny, że nawet bez specjalnej rzeczy nie będziesz w stanie do niego wejść. Nie przeżyjesz nawet 5 sekund. Gdzie tam 5? Sekundy nie wytrzymasz. Serio. I dzisiaj wam pokażę, jak to zrobić. Tak więc ja już nie przedłużam, ty pamiętaj o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę, jeżeli film ci się spodoba. Możesz zasubskrybować kanał, jeżeli chcesz więcej tego typu treści oglądać. I lecimy! No dobra, słuchajcie, od czego sobie zaczniemy? Zaczniemy sobie od tego, że jest to datpack stworzony przez Mackiestaina. Oczywiście wszystkie najpotrzebniejsze linki macie w opisie, możecie sobie wbić, pobrać, tak samo jak ten dom. Bo ten dom też po prostu gdzieś znalazłem sobie, wgrałem. No ale za to płot musiałem zrobić sam i to chyba widać, że jednak ten płot tutaj odstaje od domu, wygląda dużo lepiej, widać, że dużo więcej pracy było w niego włożone. No, rzuca się w oczy, że no ze smakiem ktoś to po prostu zrobił. No ale dobra, słuchajcie, od czego sobie zaczniemy? Na przykład od tego, że w normalnym przypadku w takim płocie możemy sobie zrobić pewne zabezpieczenia, mianowicie możemy włożyć sobie tutaj dispenser, żeby on strzelał i moby, które będą do nas podchodziły, gdy będziemy na przykład wracać skądś do domu, zostały, no, zabite bez naszej ingerencji. W sensie bez używania miecza. Z tym, że tworzy to pewne problemy. Już wam pokazuję, o co tutaj chodzi. Taki dozowniczek możemy faktycznie postawić sobie gdzieś tutaj. Z tej strony też możemy sobie postawić taki dozownik. Weźmy sobie strzały. No, minusem też jest to, że musimy mieć naprawdę dużo strzał, żeby coś takiego mieć i korzystać z czegoś takiego do obrony, no nie? Do tego wszystkiego bierzemy sobie bloki. Tutaj damy kamień i jedyne co musimy zrobić, no to stworzyć tutaj zapętlony sygnał. Znaczy zapętlony, powtarzający się, nie? Możemy sobie wziąć taki bloczek, do tego bierzemy redstonik, powiedzmy, że w tą stronę sobie walniemy, dajmy tu na przykład przekaźnik jakoś dłuższy, wrzućmy sobie tutaj pochodnie, robimy tak i sygnał staje się zapętlony. Możemy to wysłać do naszych dispenserów i dzięki temu będą one po prostu strzelały. No i jaki jest problem? No taki, że każdy mob może przejść sobie odtąd nawet dotąd i nie zostanie postrzelony, nie? No po prostu jest to mało wydajne i praktycznie bezsensowne, no bo trzeba mieć pecha, żeby po prostu trafić, a zombiak się też przesuwa, więc dostanie jednego strzała, po czym przejdzie sobie dalej. Więc po wpisaniu komendy, a no takiej, w sensie już wam pokazuję, takiej komendy, dostajemy do ekwipunku kilka fajnych rzeczy. I oczywiście klucz, który będzie nas bronił przed tymi wszystkimi zabezpieczeniami, żeby one w nas nie uderzały i nas nie atakowały. Pierwsza rzecz, którą po prostu zrobimy, to podmienimy sobie ten dispenser na dispenser, który będzie strzelał potrójnie. I to już samo w sobie sprawia, że jest dużo większa szansa na trafienie moba i po prostu zabicie go. No bo nie leci to tylko w jedną stronę i jak teraz sobie odpalimy, słuchajcie, to patrzcie, jak to strzela. No jest dużo większa szansa, no i plus jest taki, że ten dispenser nie potrzebuje strzału. Więc skoro już to mamy, zrobię to do samego końca płotu i będziemy sprawdzać, jak to działa z mobami. I to jest dopiero pierwsza rzecz, taka najdelikatniejsza. Kolejne są dużo gorsze. Oczywiście nie dla mnie. Dla tych, co będą chcieli tutaj przejść. Dobra, biorę się do roboty, żeby zrobić to na samym, znaczy na samym, na całej długości mojego płotu. Dobra, podstawki porobione, teraz kładziemy dispensery. Jedyne, co mi pozostaje, podpiąć teraz prąd. Puścimy go sobie tutaj, żeby szedł tak gdzieś tutaj po tych liściach, żeby nie przez ten ładny chodniczek, znaczy chodnik. Mocne słowo, jak na kawałek wyrytej ziemi. Dobra, musimy to puścić jednak tutaj, to dawaj. Trudno, będzie brzydko, najwyżej, no co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Puszczamy tutaj, dajemy sobie dalej sygnał tu. No i dobra, jak to się prezentuje? W tym momencie wygląda to w ten sposób. I może działać na stałe, no bo nie potrzebujemy strzał i w każdym miejscu dosłownie tutaj pojawiają się strzały. Więc to samo w sobie dałoby nam już jakąś ochronę. No ale no nie ukrywajmy, że moby dalej mogłyby to jakoś podejść. Więc przejdźmy do kolejnej rzeczy. Z racji, że te dispensery strzelają po prostu tak sobie, niezależnie od tego, czy ktoś się gdzieś znajduje, czy nie, te też mogą mnie zaatakować w tym momencie, więc ja też musiałbym uważać i nie zawsze mogą być one włączone. Więc najlepszym sposobem było to po prostu sobie włączać w przypadku apokalipsy zombie na przykład, jeżeli taka w Minecrafcie by oczywiście wystąpiła, i na rogach, tutaj u góry, poustawiać sobie dispensery, które mają czerwone oczy, które służą jako radar. To natomiast sprawia, że w tym momencie każdy mob, który tutaj podejdzie, bądź nawet ja, jeżeli nie będę miał przy sobie klucza, będę dostawał strzały po prostu. W tym momencie stoję sobie tutaj, wszystko jest ok, wyrzucam klucz, no i patrzcie, co się dzieje w tym momencie. No robi się grubo, nie? Dobra, ja sobie wezmę klucz, powiedzmy, że włączymy tutaj tą maszynkę i puśćmy teraz sobie hordę zombiaków. Zobaczymy, jak to pójdzie, jak to będzie wyglądało. Mamy noc, wszystko tam powinno działać. Tworzymy multum wieśniaków. A, wieśniaków, no może nie wieśniaków, nie do końca. Wydaje mi się, że tyle wieśniaków nam wystarczy. Wieśniaków, boże, zombiaków. Zaszczepmy ich wszystkich i sprawmy, żeby podeszły one do domu. Po prostu pobiegnę do domu i tyle.
Okej, okay, lecimy, słuchajcie, tylko żebym nie zginął w tym momencie, nawet od własnych strzał, bo to jest cały czas możliwe. Okej, okay, leci za mną duża horda mobów. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Także lecimy tutaj i uda mi się to przeżyć? Czy jakikolwiek zombiek wejdzie do domu? W tym momencie wejdzie. No i bym zginął. Dlatego mamy jeszcze trzy kolejne rzeczy, które będą służyły do tego, żeby mnie ochronić. Okej, okay, wyłączę po prostu moby i przejdźmy do kolejnych zabezpieczeń, bo jeszcze nie jestem na tyle bezpieczny, żebym przeżył to, co się tutaj dzieje. A jeżeli chodzi o te dispensery, dlaczego strzelają one w dom, to w domu znajdują się po prostu nietoperze, a one nie widzą tego, że jest tutaj blok, dlatego tak to wygląda. W każdym razie, widzieliście, że miałem problem z tym, iż te moby weszły mi po prostu do domu i tam już tak nie... Zacinam się i nie mogę mówić po prostu. Zombiaki po prostu wbiegły za mną do domu. Nie było nic, co mogłoby je zatrzymać. W tym momencie przychodzi nam do pomocy pułapka z kolcami, która wygląda sobie w ten sposób. Możemy to ustawić na przykład tutaj, żeby tylko z tej strony nam się to załączało. Jak to działa? Kiedy mam klucz, wszystko jest ok, nic się nie dzieje. Jeżeli wyrzucę klucz, to pojawiają się kolce. I w tym momencie mógłbym zginąć. Jak to wygląda? No, puszczę moba, no to po prostu zginie, tak? No, będzie dostawał obrażenia od tych kolców. Możemy w tym momencie puścić tutaj cokolwiek. Możemy puścić sobie nawet creepera. Aha, no nie puścimy, bo mamy pokojowy, ale puścimy sobie creepera. Możemy go tutaj albo popchnąć na te kolce, czy nawet stworzyć go na kolcach i zabija go to za jednym uderzeniem. Nie mam zielonego pojęcia, ile obrażeń to zadaje, ale praktycznie każdego moba zabija już po jednym ukłuciu. No dobra, ale powiedzmy, że moby będą na tyle szybkie, że zdążą albo przebiec zanim kolce się pojawią, albo kolejne moby, które po prostu będą nacierały na dom, wejdą już w momencie, kiedy te kolce opadną. No, robi się problem, więc w tym momencie powinniśmy przygotować sobie jeszcze zapadnie. Dokładnie tak. Jestem nawet dzisiaj przygotowany do filmu, no nie? Jakoś tak fajnie wyszło. Okej, wcześniej, słuchajcie, przygotowałem sobie tutaj lawę pod ziemią. Jest to na 5 kratek. To jest, dokąd to sięga aż? Okej, aż do tego bloku. Więc w tym momencie trawę po prostu zasadzamy tak jak była. Niech ona sobie tutaj leży, nie muszę nic robić. To ciągnie się aż do samego końca płotu. Bierzemy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Robimy tak do samego końca i za moment wam pokażę, jaki to będzie miało efekt i jak to będzie działało. No jest to zabezpieczenie, które już naprawdę sprawia, że do domu no nie da się wejść. Ja sam spróbuję zresztą wejść nawet do domu, będąc w zbroi diamentowej i tak dalej. Zobaczymy, czy mi się to uda. Bez klucza. Podejrzewam, że mi się nie uda. No ale świat należy do odważnych, trzeba próbować. Dobra, ja lecę, zrobię to do samego końca, widzimy się za moment. Dobra, powiedzmy, że jest gotowe. Co teraz? Idąc z kluczem, normalnie sobie przejdę. Nie mam tutaj żadnego problemu. Jaki miałby być problem zresztą. Weźmy sobie, wyłączmy Creative'a i weźmy moby, zawołajmy do siebie, żeby zaczęły nas atakować. Za moment podejdziemy do siebie, do bazy. Jak to wygląda, słuchajcie? No, nie wiem, czy one będą szły za mną cały czas? Chyba tak, no nie? Okej, one już są atakowane, podejrzewam, że slimy są zbyt słabe, żeby aż tutaj podejść. W każdym razie możemy sobie stworzyć tutaj na przykład zombiaka i właśnie w ten sposób to działa. Zapadnia, zapada się nie, no jakby na stałe, tylko ona się otwiera i zamyka. Przez co? Jeżeli ja nie będę miał klucza i wejdę tutaj, nawet nie będę w stanie stąd wyjść, bo od tej strony już mi się to nie podniesie. Po prostu jestem uwięziony i albo wlejmy tutaj lawę i mob będzie ginął od razu, albo robimy sobie tutaj po prostu przechowywalnie na moby pod ziemią. Dobra, ja bym chciał stąd wyjść mimo wszystko, bo robi się tutaj coraz trudniej. I została nam, słuchajcie, ostatnia rzecz. Taka już po prostu dodatkowa. Weźmy klucz, bo tutaj po prostu mi nie dadzą spokoju. Zaraz puścimy znowu hordę zombie i zobaczmy, czy dadzą radę tutaj w ogóle do mnie dojść. Ale ostatnia rzecz będzie dodawała nam obronę przed mobami latającymi. Te dispensery zresztą też to dają, no ale wiadomo, im więcej, tym lepiej, nie? Tak więc możemy postawić sobie takie maszynki. To jest wypluwacz ognia, miotacz ognia, to jak tam by to nazwał, nie wiem. Możemy sobie to powsadzać do ziemi, no chyba lepiej to jednak w ziemi wygląda niż tak wysoko. Zróbmy to tak, wezmę, że tutaj, dajmy tutaj, dajmy tutaj. Okej? I w tym momencie, słuchajcie, w zasadzie wszystkie możliwe zabezpieczenia mamy już na swoim płocie. Włączmy noc, puśćmy sobie trochę zombiaków i zobaczmy, jak teraz będzie wyglądał mój powrót do domu. Totalnie nie wiem, ile zombiaków w tym momencie tutaj stworzyłem, na pewno jest ich sporo. W każdym razie weźmy teraz ze sobą rzeczy i spróbujmy wrócić do domu. Oczywiście za nich, żeby wszystkie moby mi się tutaj zleciały za mną. Okej, okay, mam zbroję? Wszystko mam chyba, nie? Okej, okay, wyłączymy game moda i lecimy, moi drodzy, na chatę. Zobaczymy, co się z nimi stanie, czy jakikolwiek zombiak będzie w stanie wejść mi do domu. Coś tak czuję, że chyba nie da rady. Okej, okay, czy wszystkie zombiaki już są gotowe? Wszyscy idziecie? No to chodźcie, chodźcie armio, chodźcie cała horda do mnie tutaj. Jeszcze weźmy tą całą resztę, dobra, chyba idą wszyscy, więc powolutku możemy zbliżać się
do naszej chaty. Ała, polazłem na pająka grubo. Dobra, chodźcie tutaj, powoli chyba powinny maszyny zacząć działać, no nie? Dobra, mamy to. Pierwsze zabezpieczenia zaczynają działać. Podejdźmy bliżej. O, szybko, zanim zapadnie. O, właśnie. No, zrobił się delikatny przypał, bo one mnie wrzuciły. Nie zdążyłem dobiec po prostu do domu. I to wszystko przez nie się stało. W każdym razie mogę sobie stanąć teraz tutaj. I co? Chłopaki? Dacie radę do mnie dojść? Oj, coś tak czuję, że chyba średnio, co? I mogę sobie tutaj nad plecami stanąć do nich. To już bez różnicy. Nawet mogę jeszcze tą maszynkę sobie załączyć, bo jeszcze tego nie włączyłem. Bezpieczniejszego domu po prostu w tym momencie nie ma. I zrobiłem to też specjalnie na 5 bloków, że gdybym ja chciał się to jakoś dostać, no to nie mam chyba takiej możliwości, no bo nie przeskoczę tego, ale od tamtej strony dałoby się przejść. Zobaczymy teraz, czy mi się uda samemu przedostać na tą stronę. Dobra, wyłączamy moby, niech mi się życie całe zregeneruje i spróbuję jakimś sposobem dostać się do środka, oczywiście w tej diamentowej zbroi. Nie mam klucza, idziemy od boku. Mam nadzieję, że mi się to uda jakoś tam przejść, bo zapadnia nie jest wszędzie, więc nie wiem, czy to w jakikolwiek sposób mi pomoże. Oj! Okay, robi się grubo, nie załączyłem jednego zabezpieczenia, co się nawet nie mogę podejść, bo sobie to odpycha w takim tempie, że nie jestem w stanie się tutaj dostać. Okej, okay, jeszcze zostałem podpalony w tym momencie. Oj! Uda mi się, czy mi się nie uda? Okej, okay, jestem w domu chyba. W każdym razie nie dojdę do środka. Dałem radę przejść tylko przez bramę, w tym momencie znowu do mnie strzelają. Po przejściu przez bramę, no dalej dostaję strzałami i nawet gdybym był w domu, wychylił się gdziekolwiek, te maszynki po prostu mnie... Oj! Po prostu mnie zabiją, także... Słuchajcie, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał. Mam nadzieję także, że ta nie modyfikacja, tylko datpack być może wam się przyda, więc sprawdzajcie wszystko, macie linki w opisie. Możecie sobie zajrzeć, zainstalować to u siebie, sprawdzić jak to działa. Tak więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Siemanko, cześć. Pa, pa.